W ostatni weekend wróciłem do Battlefielda 1 i po raz drugi od premiery mocno uderzyło mnie pewne sfiksowanie scenarzystów, którzy wszędzie starają się wcisnąć wyraźny podział między stroną dobrą a stroną złą. I tak w multiplayerze możemy grać po stronie Ententy albo państw centralnych, ale w singlu czeka nas już tylko kampania, oczywiście, sił zachodnich. Może to mieć jeszcze jakieś uzasadnienie w wypadku II wojny światowej i odwiecznego problemu, czy gracz powinien wcielać się w żołnierza Wehrmachtu w kampanii fabularnej, ale w wypadku Wielkiej Wojny doszukiwanie się, że jedna albo druga strona konfliktu była dobra albo zła, jest całkowitą bzdurą. Znowu sprowadza się to do tego, że zabijanie Niemców w grze historycznej jest całkowicie w porządku. A co z grami osadzonymi w realiach współczesnych? Co o dzisiejszym świecie mówią nam współczesne strzelaniny, wystawiając nam pewne konkretne nacje przed celownik? Pewne aspekty, które dzisiaj poruszę, pokrywają się z zeszłorocznym tematem o amerykańskiej propagandzie w grach, ale mam nadzieję, że wniosę na tyle dużo nowego, że nie poczujecie tutaj déjà vu. No właśnie, Amerykanie. To słowo będzie dzisiaj padać niezwykle często, bo gdy przyjrzymy się głównym wydawcom i producentom wysokobudżetowych strzelanin, to szybko wyjdzie na jaw, że to gatunek zdominowany przez amerykański punkt widzenia. Za serię Battlefield i Medal of Honor odpowiada Electronic Arts, za Call of Duty Activision. W swoim czasie na rynku działało jeszcze THQ od Homefronta, oczywiście także z Kalifornii. Pewnym wyjątkiem jest tu francuski Ubisoft, ale ich gry osadzone w realiach współczesnych są też mocno nakierowane na rynek amerykański. Watch Dogs zabrało nas do Chicago, dwójka do San Francisco, The Division do Nowego Jorku. Wydawać by się mogło, że to kwestia mocno konsolowego rynku, ale Stany Zjednoczone to także potężny rynek PC. Steam to przecież wymysł firmy z Bellevue na zachodnim wybrzeżu, a serwis Steam Spy szacuje, że aż 25% gier ze Steama zostało zakupionych przez użytkowników z USA. Aby nadać tym liczbom kontekst, to Polacy odpowiadają za 2,5% sprzedaży na Steamie. Niemały to wkład, ale niewielki w porównaniu do amerykańskiego kolosa. Nic dziwnego więc, że Amerykanie projektują gry dla Amerykanów i wysokobudżetowe strzelaniny, coroczne hity w 99% pokazują jedyną słuszną perspektywę. Ostatnie 10 lat przyniosło prawdziwą eksplozję gier osadzonych w realiach współczesnych lub niedalekiej przyszłości. Na potrzeby tego filmu przyjrzałem się fabułom 23 strzelanin z okresu 2007-2016. W 8 z nich głównym przeciwnikiem są Rosjanie. Dotyczy to głównie gier z serii Call of Duty Modern Warfare, ale także serii Bad Company czy Ghost Recon. Dość częstym widokiem, choć coraz rzadszym, są terroryści, a także narody z centralnej i południowej Ameryki. W ostatnich latach widać nowe, bezpieczne trendy. Tylko jedna gra rzuciła nas w konflikt mocno ambiwalentny, w którym jako Amerykanin strzelamy do Amerykanów, ale o tym za chwilę. Dlaczego Rosjanie pojawiają się tak często jako wrogowie? To oczywiście spadek historii XX wieku. USA jako naczelny przykład państwa kapitalistycznego był totalnym przeciwieństwem Związku Radzieckiego, często skrótowo utożsamianego z Rosją. Chybotliwy sojusz w czasie II wojny światowej szybko przeszedł w podział na dwa rywalizujące bloki. Tak zwana zimna wojna często miała swoje realnie gorące oblicze, chociażby w trakcie kryzysu kubańskiego czy konfliktu w Wietnamie. Strach przed atomową eskalacją i komunizmem dziś został zastąpiony strachem przed nową Rosją, która pod rządami Putina powróciła do prowadzenia polityki ingerencji w sprawy światowe. Coś, co dla USA jest mocno niekomfortowe, gdyż od upadku Związku Radzieckiego Amerykanie uznawali to za swój swoisty monopol. Rosja jako duża siła militarna, z którą Amerykanie będą musieli się zmierzyć, pozostaje stałym i popularnym wątkiem strzelanin. Ten scenariusz political fiction przyjmuje różne formy, ale w wielu grach ma kilka elementów wspólnych. Już pierwszy Modern Warfare rozpoczął tradycję widzenia Rosji jako przeciwnika, choć rozróżniał między normalnymi Rosjanami, a ich nacjonalistycznym odłamem. Wątek rosyjskich ultranacjonalistów podejmował też chociażby Future Soldier. Zauważmy jednak, że Rosja potrafi być tylko narzędziem w grubszej intrydze, która ma rozpętać wojnę między Rosją a Stanami. Tak działania Makarowa prowadzą nawet do inwazji Rosji na ziemię Stanów Zjednoczonych, a główną osią fabularną Battlefielda 3 jest chęć skłócenia obu mocarstw. W ostatnich latach strzelaniny zarzuciły jednak Rosjan jako przeciwników. Być może to, co jeszcze w 2007 roku było sympatycznym political fiction, dzisiaj stało się realnym scenariuszem. Do tego dochodzi rozrastający się rynek grania w Rosji. Duży wydawca nie ma interesu, aby zrażać sobie miliony potencjalnych klientów. W rankingu Steam Spy okazuje się, że Rosja to drugi co do wielkości rynek zbytu dla Steama. Stąd pewnie w ostatnich latach zwrot w kierunku nowych wrogów Ameryki. W grach z serii Homefront, ale też w prologu Advanced Warfare, to Korea Północna odgrywa rolę agresora.
Armia koreańska przedstawiona w obu produkcjach jest jako wojsko niezwykle nowoczesne, potrafiące wejść w równą walkę, a nawet wygrać z amerykańskimi siłami. Korea jest o tyle wygodnym chłopcem do bicia, bo jest jednym z najbardziej zamkniętych krajów na świecie. Totalitarny komunistyczny reżim nadal mocno się trzyma i nie przykłada wielkiej wagi do tego, jak prezentowany jest na zewnątrz. Partia Pracy Korei skupia się przede wszystkim na wewnętrznej propagandzie, a zacofanie technologiczne sprawia, że temat wysokobudżetowych, pecetowych czy konsolowych gier to naprawdę najmniejszy problem z ich całej listy. Pozostaje pytanie, czy za koreańskim przeciwnikiem nie kryje się tak naprawdę strach przed prawdziwym azjatyckim kolosem. W końcu ostatnie starcie Amerykanów z Koreańczykami eskalowało do wojny z Chinami i gdyby nie przybycie na front wojny koreańskiej miliona żołnierzy chińskich, wojna mogłaby się skończyć już jesienią 50 roku. W Homefront Revolution Korei udaje się prześcignąć technologicznie inne kraje i zalać swoimi tanimi i dobrymi produktami cały świat. Następnie okazuje się, że koreańska elektronika posiada furtkę, backdoor, która zostaje wykorzystana do sparaliżowania amerykańskiej armii i gospodarki. To dość wyraźne odniesienie do produktów made in China. Tylko w jednej z analizowanych przeze mnie gier Chińczycy otwarcie wchodzą w konflikt z Amerykanami. W kampanii Battlefielda 4 w Chinach dochodzi do puczu wojskowego, a w jednej z misji bohaterowie przetrzymywani są w ponurym więzieniu i są torturowani przez chińskich strażników. Rząd Chin nie był zachwycony tym, że odgrywa negatywną rolę w grze o tak dużym zasięgu sprzedażowym. Cenzorzy trzymali rękę na pulsie i przy wydaniu DLC China Rising Battlefield 4 dostał całkowitego bana. Obejmował on nie tylko obieg gry na rynku, ale także wszelkie publikacje, na przykład internetowe. Nie wiemy, na ile zbanowanie Battlefielda 4 okazało się bolesne dla Electronic Arts. Z późniejszych działań widać jednak, że twórcy strzelanin ostrożnie dobierali antagonistów. W Black Ops 3 strzelamy do żołnierzy zbrodniczego syndykatu rodem z Singapuru oraz Afrykańskiej Federacji Państw z Etiopią na czele. Głównym wątkiem przenikającym Black Ops 3 jest jednak zdrada superżołnierzy zainfekowanych przez wirus sztuczną inteligencję. Podobnie w Advanced Warfare głównym złoczyńcą jest Amerykanin i prywatna firma wojskowa, która rozrasta się do rozmiarów superkorporacji. To ciekawy trend, w którym scenarzyści oddali lęki współczesnego świata, w którym często wymyślony wróg zewnętrzny zostaje zepchnięty w cień przez stereotyp wroga wewnętrznego, a w strzelaninach ten wróg wewnętrzny ma pewne znamiona cyberpunku, czyli mamy tu niebezpieczeństwo zastąpienia państwa przez korporacje, a także lęk przed wyrwaniem się technologii spod kontroli. Znacznie bardziej podoba mi się tutaj podejście Spec Ops The Line, w której walczymy z pozostałościami rozbitej amerykańskiej 33. Dywizji Piechoty. Gra wyraźnie skupia się na szaleństwie wojny i eskalacji konfliktu przy próbach utrzymania kontroli nad Dubajem. A wszystko to z dobrych chęci, gdyż 33. Dywizja odmówiła opuszczenia miasta i pozostawienia go samemu sobie. Dzisiaj ze świecą szukać tak nietypowego przeciwnika w strzelaninach. Tym bardziej intrygująco prezentował się skasowany projekt Ubisoftu. Rainbow Six Patriots miał skupiać się na wewnętrznym konflikcie Stanów Zjednoczonych. Jako członek Tęczy 6 staralibyśmy się zwalczać terrorystyczną i populistyczną organizację prawdziwych patriotów, amerykańskich nacjonalistów, którzy starają się wyrównać rachunki z rządem federalnym. Rainbow Six Patriots miało ambitne podejście do tematu. Nie wykluczano, że pojawią się etapy z perspektywy terrorystów. Koncepcja gry też odważnie wpisywała się w niepokoje po kryzysie finansowym z okresu 2007-2008, ale także w szerszy kontekst radykalnych ruchów rosnących w siłę. W 2012 roku takich milicji naliczono w Stanach 1360, 8 razy więcej niż w 2008 roku. Świeżym i krótkotrwałym pomysłem było osadzenie narodów południowej Ameryki jako antagonistów dla Stanów Zjednoczonych. Ten wątek pojawia się zarówno w Black Ops 2, jak i Call of Duty Ghosts. W Ghostach Stany wyniszczone są długotrwałą wojną z Federacją Państw Ameryki Łacińskiej, której przewodzi Wenezuela. Ten scenariusz odpowiada na podświadome strachy Amerykanów. Historia stosunków między Stanami a państwami Ameryki Łacińskiej jest co najmniej trudna. USA już od XIX wieku prowadziły agresywną politykę względem Ameryki Łacińskiej. Jeszcze w latach 80. dochodziło do regularnych militarnych interwencji. Z takim spadkiem trudno budować partnerskie relacje. Szczególnie, że chociażby Wenezuela szuka sojuszników po drugiej stronie globu, w tym w Iranie. I władze Wenezueli przy wielu okazjach starały się wbić szpilę Stanom Zjednoczonym, chociażby krytykując polowanie na Bin Ladena. Do tego Ameryką Łacińską zainteresowały się Chiny. Pierwsze dekady XXI wieku ukazują, że Waszyngton nie jest jedyną potęgą, która może prowadzić interesy w tym regionie, a kraje łacińskie otrzymują wygodną opcję zacieśnienia współpracy gospodarczej nieco na złość Stanom Zjednoczonym.
A więc ucieczka Battlefielda w realia historyczne to nie tylko dobre zagranie wizerunkowe i chęć przypodobania się starszym graczom, to także sprytny wybieg, jak powrócić do starszych, bardziej czytelnych czasów, gdzie scenarzyści nie muszą martwić się, że kogoś obrażą, obsadzając go w roli negatywnej. Obok tego przecież konkurencja, czyli Call of Duty, poszła już wyraźnie w kierunku science fiction, bo w 2016 roku naszym głównym przeciwnikiem był rodowity Marsjanin. Tym bardziej ciekawie brzmią doniesienia, że Call of Duty ma powrócić do korzeni serii. Korzeni, czyli prawdopodobnie II wojny światowej. I chociaż niezmiernie jestem ciekaw decyzji Activision, tak też dzisiaj dochodzi do mnie, że ostatnie 10 lat settingów współczesnych pozwala ocenić, jak zmieniał się świat, przynajmniej z perspektywy Amerykanów. Wniosek jest moim zdaniem jeden. Amerykanie nie są już jedynym dużym graczem na globie i dorobili się po drodze licznych konkurentów, ale też otwartych wrogów. Co następnego czeka nas w amerykańskich strzelaninach? Nie zdziwiłbym się, gdyby historia zatoczyła koło i gry wróciły do tradycji rodem z pierwszych Medal of Honor, gdzie gry wojenne miały być ściśle nośnikiem pewnej tradycji, informacji, komunikatu, jak bardzo Amerykanie pomogli w zwycięstwie sił dobra. Czekam na Wasze komentarze. Do następnego.